Witajcie. Podczas dzisiejszych zajęć zajmiemy się porządkowaniem danych w komórkach w arkuszu kalkulacyjnym zgodnie z podręcznikiem Lubię to 6. Jest to rozdział 1.2 Porządki w komórce. U mnie jest to strona od 14 do 18 włącznie. Uruchamiamy sobie arkusz kalkulacyjny. Jeżeli nie macie arkusza kalkulacyjnego, nie macie pakietu Office zainstalowanego na komputerze, możecie użyć go w wersji online. Tworzymy nowy dokument. I przepisujemy dane z podręcznika. Pełną tabelkę mamy na stronie 16. Piszemy sobie LP. Jeżeli zrobię Enter, zjedzie mi do dołu. Jeżeli wcisnę Tab, przejdzie mi do boku. Wcisnąłem Tab i przechodzę do komórki po prawej stronie. Jak widzicie, trochę nam tutaj nie wygląda to zbyt ładnie, dlatego przejeżdżam kursorem tutaj, aż zmieni swój wygląd do takiej postaci. Klikam lewym myszy i przeciągam. I puszczam jeszcze raz. Mogę sobie też zmienić szerokość, zmniejszyć. Tutaj automatycznie wypełnimy sobie kolumnę A liczbami. Wpisujemy 1, 2, zaznaczamy. I teraz przejeżdżamy tutaj w prawy dolny róg. Klikamy, naciskamy lewy myszy. I zjeżdżamy w dół do numeru 11. O, i wtedy automatycznie nam wypełnia tymi liczbami kolumny. Dalej przepisujemy. Kuba, Ewa, Jurek, Tomek, Edyta, Krzysiek, Tomek, Tamara. Julka, Wojtek, Kamil i nazwiska. Nowak, Nawrocki, Michalec, Soplicki. Niewski, Czeska, Czeska, tak, Kowalska, Tokarzewski, Jerzyński. Możemy zmienić sobie jeszcze raz szerokość kolumny, żeby ładniej to wyglądało. W tym celu robimy tak, jak pokazałem, czyli najeżdżamy tutaj, aż kursor zmieni swój wygląd, wciskamy lewy myszy i przesuwamy, puszczamy. Tutaj wpisujemy
datę urodzin. I wzrost. No i płeć. Dla chłopca będzie CH, dla dziewczynki DZ. Możemy sobie udekorować naszą tabelkę jeszcze. Zaznaczamy komórki, kolor wypełnienia. Możemy również ogrubić czcionkę. No i tutaj teraz mamy zrobić tak, żeby chłopcy zaznaczali się na zielono, a dziewczynki na czerwono. Jak to zrobić? Zaznaczamy dane w komórkach. Klikamy formatowanie warunkowe. Równe. I teraz tak. Jest na czerwonym, to niech będą dziewczynki. Już nam się wypełniło, pokolorowało. Jeszcze raz, teraz to samo dla chłopców. Formatowanie warunkowe, reguły formatowania, wyróżniania komórek, równe. Chłopcy, no i teraz musimy zmienić kolor wypełnienia. Sprawdźmy, czy działa. Bez zarzutu. Pozostało nam jeszcze przesortować komórki zgodnie z zaleceniem w podręczniku. Zaznaczamy pierwszą komórkę pod nazwiskiem. Klikamy sortuj. Sortuj od A do Z. No i faktycznie posortowało nam uczniów alfabetycznie według nazwiska, ale zmieniło nam też tą numerację. W sytuacji, kiedy konkretny numer odpowiadałby konkretnej osobie, byłoby to zjawisko pożądane. Natomiast jeżeli te numery mają być tutaj domyślnie, po prostu od 1 do 11, to wygląda to
nieelegancko, jest niepoprawne. Ctrl Z, aby powrócić do poprzedniego stanu. I zastosujemy teraz inny sposób sortowania. Zaznaczamy wszystkie oprócz kolumny A. Sortuj, filtruj, niestandardowe. Moje dane mają nagłówki, zaznaczamy. W sumie jest już zaznaczone. A tutaj sortuj według, wybieramy nazwisko. No i teraz osoby zostały przesortowane według nazwiska, ale nie została alfabetycznie, ale nie została zmieniona ta numeracja. Możemy wypróbować jeszcze kilka innych sposobów sortowania. Zaznaczamy, sortuj, niestandardowe, nazwisko, wartości komórek, od A do Z, możemy według imienia. Cofnijmy te zmiany, możemy dodać też dodatkowe kryteria. Dodaj poziom, nazwisko, imię. No akurat tutaj nic się nie zmieni. No to zadziałałoby tylko w sytuacji, gdybyśmy mieli osoby na przykład o dwóch takich samych nazwiskach. Tak stworzony plik zapisujemy. Wpisujemy ćwiczenie pierwsze, swoje imię i nazwisko. Tutaj nic nie musimy zmieniać. Ja akurat już stworzyłem wcześniej taki plik, także u mnie się to wyświetla tak jak widzicie. I tenże plik przesyłamy mailem na adres. Przepraszam Was, na adres informatyka.dodatkowe@gmail.com. To wszystko. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, proszę o lajka i subskrypcję kanału. No i na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia w następnym filmiku.